No to przywitajmy również weterana sceny freakfightowej, Tomasz Olejnik. Wracasz do organizacji po zwycięstwie. No i na twojej drodze stanie debiutant w organizacji. Skąd taki pomysł na walkę? Witam wszystkich. Przepraszam, Olejnik, mogę ci przerwać na chwilę? Bo tutaj Hunter i Olejnik mi podsunęli pomysł. Jak mogę prosić, to ja bym chciał zmienić okulary, bo mi kurwa karpia głupota bije po oczach, nie? Więc przeciwsłoneczne, nie? Skąd pomysł? No pomysł jest taki, że wiesz, wygrałem ostatnio walkę, bo lubiłem wygrywać, no i teraz kolejną walkę też trzeba wygrać. Ten obok jest jeden Atencjusz, drugi też, bo dwóch z publiczności się ostatnio wbiło, no więc postanowiłem po prostu, że pierw sobie wezmę tego, bo jest słabszy, a następny na będzie pewno. Karpiński, bo listwę mi wywalił, jak byłem troszkę, można powiedzieć, że podpity, bo to jest Atencjusz i powinien być teraz tutaj wdzięczny, że tutaj siedzi po prostu i może popajacować trochę. Dostałeś z liścia, a nie z garści zamkniętej, więc się kurwa cieszę. Dobra, dobra, czytam sobie, możesz najebany, po prostu. Czemu taki odważny do mnie byłeś ty? Czemu taki odważny do mnie byłeś? Ale zaraz do ciebie wrócimy jeszcze, spokojnie, zaraz cię wrócimy. Czekaj chwilę, poczekaj chwilę, chciałem właśnie powiedzieć... Chciałem właśnie powiedzieć, że Łukasz to jest typowa taka osoba, która się pruje, jak można powiedzieć, do kogoś mniejszego, a do osób, którzy są w jego pokroju, to nawet się nie potrafi spróć, bo jest wtedy osrany. Słuchaj, nie poznaliśmy się wcześniej przede wszystkim, tak, wiesz, i jakby ty... Łukasz, daj odpowiedzieć czarnemu Polakowi. A ty myślisz, że teraz ze mną masz szans? Przepraszam, Polakiem. Masz szans ze mną? Wygrasz? No oczywiście, że wygram. Co ty pierdolisz, stary? To czarny Polak, może byś powiedział, od ilu trenujesz, co trenujesz? Właśnie ja trenowałem 2 lata K1 w Angoli, bo ja mam pochodzenie z Angoli. I tyle, nie? Co mogę powiedzieć, nie? Od ilu lat jesteś w Polsce? Ja tu mieszkam 4 lata. 4 lata? 4 lata. Ale jeśli dobrze pamiętam, ty na poprzedniej konferencji wyzywałeś do walki Robaliniego, więc pytanie, tak, co tak, się tak, zmieniło tak. I dlaczego właśnie wziąłeś walkę z Olejnikiem, a nie z Robalinim na przykład? Słyszałem, że on ma kontuzję. Ja uważam, że on po prostu czekał, nie? A co masz do Robaliniego, bo ty chciałeś coś... Mam do niego takie kilka spraw, nie? Ale lepiej nie mówić, jeżeli on tu nie jest, nie? Ale bo głównie do Robaliniego o co tam był konflikt? Co ty miałeś do niego za problem, bo takie duże emocje miałeś na ostatniej konferencji, jak tam... No właśnie, właśnie, właśnie. O, wiem, poleciałem grubo na ostatniej konferencji, jak było. I powiem, sprawa wygląda tak, on ciągle zadzwonił do kogoś, nie, na live'ie i tak dalej, i on trafił do mojej koleżanki. Trafił do mojej koleżanki i zaczął gadać głupoty, nie? I tam wszystko już się zaczęło i ja go nienawidzę, mogę tak mówić. Ale jakieś głupoty, nie wiem, ta twoja koleżanka to jest twoja dziewczyna, czy... Nie, to nie jest moja dziewczyna. Co to za głupoty, no bo... Nie, bo jest tak, ona wrzuciła jakieś ogłoszenia, nie? I on zadzwonił, żebyś pytasz, co on robi w ogóle na tej YouTubie i tak dalej, nie? Tak głupotę po prostu. Według mnie Polaki i Karpiński powinni sobie piąteczkę zbić, bo to są Atencjusze po prostu i taka jest prawda, a nie tutaj jakieś telefony wymyślasz. Co ty gadasz, debilu? Czarny Polak, a Olejnika karierę trochę kojarzysz, znasz, śledzisz? No wiem, kurda... Podoba ci się jego kariera? Ja myślałem, że dostanie, kurda, coś lepszego, ale niestety dostałem ta tu kobieta, ale... Dostanie pierwszego lipca i zajebisz się, nie? Ty się lepiej cieszysz, że dostajesz taką walkę, bo ty ze mną nie masz szans. W widowni tutaj wyglądałeś walkę szans. I dostałeś ze mną. Tyle ci powiem. Tak? Ciesz się, że dostajesz taką walkę. No. Ej, Kasio, szanuję chłopaków, ale tu widzę, kurwa, stypa jest ciągle. Tam, nie, tak, nie. Zaraz wrócimy, będziemy...